Coś musi być tam tu. Coś tam musi być. Pewnie kurde, fuck you! A? To jest najcięższy dojo. Wheezy Silver's Kung Fu Gauntlet. Czy nawet możesz znieść moją technikę zagłady? Zrujnuje cię, zniszczy cię. Totalnie cię spieprzy. Myślisz, że jesteś wystarczająco męski? Pożałujesz tego, ale okej. Okay. Dobra, idź. Czy mogę tyłem jechać? Nie możesz się osłonić, tylko pędzić kurde na zbity pysk? W sumie wiecie co to mi przypomina? Taką fajną... Czy tracę HP za każdym razem? A nie, bo ten... Te pieprzone narkotyki muszę przyjąć, nie? To mi przypomniało pewną historię z dzieciństwa. Widziałem nieraz w takim Tomie i Jerrym, no nie? Że... jak tam ktoś wdepnął w grabie takie, to dostawał w pierdicz, no nie? Ja pierdniczę. No, że w łeb dostawał. I zgadnijcie co? Chciałem to wypróbować. I kurde, przez 2 dni z guzem na łbie chodziłem. Gosz, ty jesteś wart. Karate scroll. Bądź pewien, że go przeczytasz. Dobra, co takiego... Wszystko wzmacnia, tak? Walić to. Czemu wszyscy nie mogą go przeczytać? Au. W sumie to nie ma czym się osłaniać, bo przecież drugiej ręki nie ma. Ta gra jest do dupy. Właściwie to nie ty. Atak 5, ta rzeczywiście wszystko mi wzrosło, a wcześniej kurde 6 miałem. No ciekaw jestem, co mnie teraz ubije. Błagam, niech coś mnie ubije albo wkurwi. O, shit, moment. Widzę woreczek. Czyżby tędy? No. Grandma's Shoal. Okej. Okay. Stój! Chciałem... Windows, nie wkurzaj mnie. Nie? O. Uuu, jeszcze lepsze. Dobra. W sumie też dla nich ekwipunku wcale nie zbieram, nie kupuję. Więc może i dlatego też pierdol dostaję. Zajebisty las, w którym nie ma drzew. Mam nadzieję, że też przeciwników nie będzie. Tak ucichą nadzieję. O. Indianin. Okej, okay. Ale przyznam, muzyka jest w tym miejscu naprawdę fajna. HP. Czy Indianin przetrwa pierdolnięcie z ciężarówki? Przetrwał, osiem. Dobra, na sobie Fireball, Track Slam. Nie jest zbyt silny, mam nadzieję, że nie ukrywa jakiegoś gówna w zanadrzu. SP, ta. Fireball. Długo jeszcze będziesz stawiać nam opór? O, dobra!
Już się uzdrowił, brat. Za całe szczęście. Tego nam było trzeba. HP. Big body z plaszki. Walnij go tą ciężarówką. O! O! Super! A mógłby nam dać więcej expa, ale... A, okej, okay, dobra. Czyli będą się tutaj ukrywać. Będą się czaić na mnie. Myślę, że jest okej okay na razie, chyba że... Niech będzie. Okej. Okay. Kolejna blada twarz. Nie, zaraz, my jesteśmy blade twarze raczej. SP, bumerang i dawaj. W sumie to się cieszę, że mamy Nerna w naszej drużynie. Dzięki niemu możemy, kurde, sobie odnawiać SP ile wlezie. I on sam sobie też SP może odnawiać. Jedna chyba z najbardziej OP postaci, którą znam w grach wideo. Kurde, czemu chybiasz? Jak można chybić, kurde, rozpierdzielenie ciężarówką jadącą? Ale dobra. To było chujowe. Musisz paść w trybie nauk. Chociaż? Spadłeś, to nie wstawaj, Powerade. HP, tak. Proszę, ubijcie go w tej turze. Nie! Już nie stoi. Znaczy, już nie jest padnięty. Okej. Okay. Nie używaj tego! O! Oczywiście. Okej. Okay. Nieźle, drużyno. Tylko teraz trzeba was skrzesić, ale w sumie... Mam dużo tych perfum, więc... O kurde, niechcący. Zmarnowałem jeden horse jerky, ale to nic. W sumie to teraz nie boję się za bardzo używać tych przedmiotów leczących, ponieważ mogę zawsze je sobie dokupić. I też mogę sobie znaleźć jakiś zarąbisty, kurde, ten przedmiot, jakiś ekwipunek, który mogę sobie sprzedać. SP. O kurde, no trudno. Powinienem używać nim ten, bradem Armstrong Style, ale nie chce mi się. Zaraz pewnie ktoś powie, ale przecież w ten sposób zadasz obrażenia. Nie chce mi się, kurde, wciskać tych przycisków, bo jestem zbyt leniwy i przy okazji nie korespondują z tym, co jest na mojej klawiaturze. Jest jeszcze więcej frustracji. O! Empty bottle. Jest git. Nie jest źle, nie jest źle. Super. To jest czarny kruk, kolejny Indianin. Idealnie, akurat save mi się tutaj przyda. Come on, Blitz! Z tym blada twarz, poobijana. Namalowane niebo powinno ci wszystko powiedzieć. Ona do ciebie nie należy. To jest ostatnie krwawe... drzewo krwawego księżyca. Nie pozwolę ci jej na łódź. Nie pozwolę ci go wziąć. Mogę uciec, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie wcisnę tego przez przypadek. Okej. Okay, może Discus Powers. Kurde, Nern powinien być politykiem. Paraliż. Tego mi było trzeba. Tego mi było trzeba. Kurde, Fardi!
Bij go! Mamy coś od tego paraliżu? Pewnie nie. TNT wolę nie używać. Bo jak to taki rozpierdziel robi... Diesel F-bomb. Może też nie. Nawalić. Chwila. Nine. W takim razie będziemy musieli trochę radzić sobie bez niego. Walić to. Już go sparaliżowałeś, durniu, ale dobra, straciłeś turę. Uhuhu! Minus 1000. Please, rób tak dalej. Tyż płacz, ponieważ ten świat jest do dupy. O, oczywiście. Dobra, nie jest źle. Tako. Tako. Big Body Splash. Dobra, dobra. Nie jest źle. W sumie Fireball dobrze chyba na niego działa. Dobra. Tako. Jeszcze na sobie. Fireball. Walnij go ciężarówką, rasa, dobrze. Nie, nie trafił. Kurde, ale to nic. Jakoś idziemy, idziemy powoli, ale... W sumie jestem ciekaw, kiedy znajdę jakiegoś nowego... tego... członka drużyny? Pewnie już pominąłem ich pierdyliard kurde razy, ale no cóż. Skills. HP raczej. To nie bolało. Okej. Co ja kurde mogę powiedzieć? No po prostu trzeba się napierdzielać, nie? O! Dobra, to było trochę bolesne. Nie jesteś potrzebny w tej opowieści. Level up. Dirty insult. Ale to mógłby nam dać jakiś dobry przedmiot. Nie mam wyjścia, muszę to zrobić. Szczerze mówiąc... Dobra. Teraz atmosfera diametralnie się zmieniła. Czy to jest ten... jakby komentarz na temat tego, że ludzie nie powstrzymają się przed niszczeniem natury? Oh fuck. Nie chce mi się z nim bić. Ale dobra, jak chcesz to... Blind Rage, tak? Nie, może lepiej nie. Ale zrobimy w ten sposób. W sumie być może ta muzyka jak na razie jest moją ulubioną w tej grze. Taka indiańska, fajna. Dziękuję, tego mi było trzeba. Może Fardy przeżyje w tej turze, kto wie. Dobra, przeżyje. Udało się! Ta... Nie, zaraz. Nie, zaraz, może w takim razie S. Nie! Dla niego. Okej.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Upadł, dobra. A nie. Znaczy no, upadł i padł i tym lepiej dla nas. Zajebiście. Dobra. Item. Domestic jerky. Dla wszystkich, bo nie wiadomo, co może nam teraz się przytrafić. O. Tak jak powiedziałem, nie wiadomo, co może nam się teraz przytrafić. O mój Boże. Cholerne narkotyki. Więc... mogę ten cały szalik ninja sprzedać. Ciekawe, za ile go opylę. Mam nadzieję, że za sporo. A tu nie, kurde. Dwa magazyny. Siecierz śmierdzielów. To w takim razie, jak... takie coś mi się przytrafi, to chyba tamte poncho lepsze sprzedam Nerna i tyle. Siema, pało! Jaja sobie robicie. Dobra, zaraz. A zobaczymy, za ile opylę... To no kurde, no te... Szkoda, ale... Wszystko by przetrwać. Stój. Nieważne, w takim razie nie ma co. I tyle. Masz ten cały szal ninja. I daj mi mnóstwo dobrych itemków. Szczególnie ze dwie perfumy. Jeden domestic jerky. Git. Kit, git i cudniu to rzeszki. Dobra. Gdzie mam dalej iść? Ice bowl? Okej, wiem, gdzie mam iść. Kurde, o wiele lepiej mi się gra w tą grę, kiedy wiem, co mam robić i tak dalej. Szczerze wam powiem. Mimo tego, że tak, wkurzająca jest, ale co mnie tam... Dobra. Może dużo bałwanków znajdziemy. Wiem, że ta jaskinia coś ma, ale po prostu nie mogę tego znaleźć, ponieważ nie umiem zejść jeszcze bardziej na dół. Przy okazji dobrze by było się przespać też. Powinienem. Kurde, wiem, wracam się w tą i z powrotem, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, bo taki jest, kurde... Takie jest moje przeznaczenie. Zaraz save'nę przy okazji. Jak coś się złego stanie. Zamknąć gęby, nie patrzcie na mnie, kiedy śpię. No i... Co? Nic nam nie zabrał? Tak więc... O, chwila. Tak więc no. Udało mi się przespać przy ognisku. Jakiś Jeff mi tutaj przyszedł. By mnie chciał wąchać, powąchać i sobie poszedł. Walić to. Widać, zamienił się w to coś. Mam pomysł. Sprzedajmy nasze tabletki. I przy okazji. Zawsze zapominam. No właśnie. Hello, motherfucker! Bierz to! Tylko 30. Myślałem, że to będzie warte trochę więcej, szczerze powiem. Tak. I git. Tędy mam iść, dobra. Z fucking go. Myślę, że jeszcze tą lokację ukończę i chyba będę powoli już kończył, bo mam też dzisiaj poki do nagrania, bo wczoraj
czekałem na, właśnie wczoraj, czyli 18, cały dzień czekałem na faceta, od, żeby router mi wymienił, no nie? I wyszło na to, że przyszedł chyba o 7 czy coś takiego, no nie? Ale hej, przyszedł to przyszedł, teraz kurde mój internet śmiga jak Sonic the Hedgehog. Więc jest git. Jednak wolałbym, żeby przyszedł nieco wcześniej, bo kurde, musiałem czekać przy oknie, patrzeć się cały czas na okno, czy idzie, czy nie. Ja pierdzielę, bo ponieważ, no, oczywiście pewnie mi powiedzie, ale przecież mógł zadzwonić dzwonkiem, czy coś, o. No ale akurat mieliśmy, czasami mamy takie sytuacje, znaczy no, jedna mi się przypomina, że miał przyjść ktoś, zobaczyć, czy z wodą u nas wszystko w porządku. Ale kurde nie, później nazajutrz zadzwonili do nas i powiedzieli, że był, ale nikogo nie było. Mimo tego, że kurde ja cały czas patrzyłem przez okno, czy ktoś jest, czy nie. Oprócz jednego momentu, kiedy zachciało mi się do kibelka zrobić kloca. A niestety to był dość twardy kloc, więc musiałem trochę posiedzieć. A jako, że kibel mam na parterze, to jakby zadzwonił dzwonkiem, to bym usłyszał. Ale nie, nawet kurwa dzwonkiem nie raczył zadzwonić. Ja siedziałem, zrobiłem swoje, wszystko okej, okay, dobra, podszedłem dalej, siedzę przy tym oknie i obserwuję go. I czy jest, czy nie. Do jasnej cholery, pierdolony skurwysyn, po prostu podjechał pod drzwi, postał trochę, minutę, nic nie robił i spierdolił. Niech, kurwa, niekompetentni ludzie, nienawidzę takich. Kurwa, wszędzie są niekompetenci i tyle. Fuck, wypierdalaj. I właśnie dlatego, znaczy no... właśnie dlatego teraz, kurde, cały czas muszę siedzieć na parterze i patrzeć, czy ktoś nie jedzie, czy nie. Właśnie takie, ta sytuacja mnie tego nauczyła. Tak czy owak, wkurwiło mnie to, ponieważ miałem całą środę, znaczy no normalnie miałem wykłady, nie? Ale jako, że ten koleś miał przyjechać, to nie mogłem sobie pozwolić, po prostu musiałem być w domu, żeby go wpuścić, no nie? I ten, nie jest źle, raz nas wypierniczyli bombą. Ale nie było źle. Tak więc no, ale wkurzyłem się, bo mogłem, kurde, miałem cały dzień, mogłem trochę elpów porobić, trochę filmów pomontować. Ale nie, nie mogłem, ponieważ musiałem czekać. O! Kurde, nawet bałwany chcą mnie wpierdol dać. Masz w łeb, cfelu mały. Podpalę cię. HP. Ty masz naj... Nie, brat ma najmniej. No. Myślałem, że to będzie jego weak point. W końcu to bałwan. Zrobiony ze śniegu. Prawdziwa tożsamość bałwana została pokazana. To by było na tyle. Trzeba było mnie denerwować? You don't know me, bitch! You don't know me! Przepraszam, mistrzu. Nie chciałem cię rozwścieczyć. Okej, to było, kurde... w porządku, nie? O! Masz wpierdol. Ta? Szkoda, że nie mogę przedyskutować zdrowie podczas chodzenia po świecie, tylko... O mój Boże. Dobra. Nie, ty? Wskrześ, brada. W sumie jak i tak nas ma na szota, to po co używać tych... perfum, co nam całe HP przywracają. O, fuck. Items.
Kurde. Dobra, nie jest źle. Lepsze KO niż dead! Ta. I... To wystarczy. Nie, dobra, idziemy tędy. Muszę uważać na te bałwany. Że są głupie, ale potrafi uszczelać. Aha! Kurde! Masz wpierdol. W sumie nie. Właśnie! Fingerbeam 3 i 4, czym się różnią? Jestem ciekaw. O, miss! Miss! O, cholera! Ta, powers, dawaj 3. Zobaczymy, co... Jaka jest różnica między nimi? Trochę takie dziwne, że... dają mi od razu jakiś fingerbeam 3 i później... O, track slam 3. I później jego zupgrade'owaną wersję jednocześnie w tym samym levelu. Czy to może nie był ten sam level? I don't know. Tak czy owak, kolejna walka z kolejnym debilerem. Hej, szefie, to on. Hymk. Tylko, że bez ręki jestem. I'll be dipped? To ty jesteś tym kolesiem, który skopuje dupy wszystkim za tą dziewczynę? Cholera. To jest bardziej bullshitowe niż ta prostytutka z 82 chyba? Those dang North City Lions. Ty, powiedziałeś im. Nie wyglądasz tak mocno. No zobaczmy, o co z tym wszystkim chodzi. Bierzmy go. Och, przy okazji. Grałem kiedyś w college ball i potrafię dokopywać moje klic tip. Sto? Chwila. Zerknę tylko. Klamerki. No co jest, kurde, tłumacz to debilu. Ci. Nie, CL kropki mi pokazuje. Jebane gówno walić to. Klamerki. Okej. Więc. Headbutt. Nie. Headslide? Tak. Fingerbeam 3, 4. 3. Ta. Hard as hell, no zobaczymy, jak zadziała. Pewnie nie będzie miał nawet okazji, żeby Farty tego użył. Ta. Okej, dobra, może być. Czyli warto tych track slamów używać lepszych, kiedy jest ich więcej, bo wtedy chyba większa szansa, że trafi czy coś? Nie wiem. Tak czy owak, pierdziel dostaną i się złożą. Hell yeah! Albo może niekoniecznie. Headbutt. A trzeba Fardiemu SP ulepszyć. Być może nawet go uzdrowić. Discus HP, Fireball, Track Slam 3, dawaj. Uhu! Cholera. Gdzie są moi chłopcy? Nie ma ich! Padli.
Wiesz, kto zaraz też padnie? Nie powiem. Bo to będą spoilery. Dalej, dalej dajcie z siebie wszystko, ulepszcie obronę. Do kogo ty to mówisz? Jesteś sam! Kompletnie cię pogrzało. Cholerny skurwysyn. To. Co to kurde było? Cały czas spierdalacie robotę ludziska. Jak możemy grać w piłkę, skoro nawet nie możecie rozwalić tego kolesia? Wybacz, buf. Wybacz, moja dupa, pokrako. Jesteście wycięci. Ty, łysy. Twoja praca zespołowa jest bardzo dobra. Latam w twoich kolorach od teraz. Oj, przy okazji. Biorę tę cholerną skrzynkę z narzędziami ze mną. Dołączy do nas? Ło! Zobaczmy jego staty. 20 level. Football. A, okej, grał w football. Gdybym wiedział, to bym zostawił te całe te satanistyczne te shoulder padsy, czy jak to tam się zwie. Jakie masz skille? American Tornado, Savage Rush, Boulder Screw. Ale dobra. Myślę jednak, że raczej go chyba używać nie będę. Okej. W sumie... Już mamy trzy sprawy. W sumie to aż tak długo to nam nie zajęło. W takim razie myślę, że mogę jeszcze sobie pozwolić na tą ostatnią lokację i dopiero wtedy skończę tą sesję z Lisy. Którą mamy godzinę? Chociaż z drugiej strony nie, bo muszę jeszcze poki nagrać. W sumie też mam takie dziwne... Mam też takie dziwne wrażenie, że to już chyba jest koniec gry. Bo są tylko chyba te trzy strefy z tego, co widziałem w opisie przejścia. Ale dobra. Wiem, że ten pokój już i tak mam dużo nagranych na dzień dzisiejszy. Może tylko z 5 odcinków jest w tym, na YouTubie pokazanych, a jeszcze mam kurde z 19. Znaczy nie, ogólnie mam 19. Czyli no, z 14 jeszcze. Do tego jeszcze ze 3 nie przesłane jeszcze. Albo wiecie co, Fagdys będę dalej grał. Jakoś nie chce mi się dzisiaj w poki szczególnie napierdzielać. Błagam. Błagam. Trzymam kciuki. Oczywiście! Spierdalaj! Aha!